10,5 minuty po godzinie 8. Gościem audycji Dzień Dobry Kaszuby jest pani Agnieszka Rodak, prezes Rumia Invest Park. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać o terenach inwestycyjnych na północy Rumi. Tereny inwestycyjne w Rumi zostaną kompleksowo przygotowane pod działalność przemysłowo-usługową. Blisko 6,5 miliona złotych na ten cel pozyskała miejska spółka Rumia Invest Park. Zaproponowany przez nią projekt uzbrojenia terenów położonych w północnej części miasta uzyskał najlepszą ocenę. Jak udało wam się uzyskać to dofinansowanie? To jest efekt kilkuletniej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, z Agencją Rozwoju Pomorza, która nas też merytorycznie wsparła w przygotowaniu tego wniosku. My pracowaliśmy nad tym długo, rozmawialiśmy z inwestorami, badaliśmy ich potrzeby. I efektem jest wniosek, który złożyliśmy, który szczęśliwie znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej, czyli został najlepiej oceniony ze wszystkich wniosków, które zostały złożone w tym konkursie. I teraz czeka nas ciężka praca. Co to oznacza dla Rumi, ta inwestycja? Dla Rumi oznacza ta inwestycja to, że około 8 hektarów, ponad w zasadzie 8 hektarów zostanie kompleksowo przygotowanych pod działalność przemysłowo-usługową, czyli musimy tam w ciągu 3 lat wprowadzić inwestorów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Co oznacza, że w ciągu 3 lat realnie ten teren zostanie zagospodarowany i skomercjalizowany inwestorom, a dla miasta to oznacza wiadomo, nowe miejsca pracy, nowe podatki w budżecie, więcej pieniędzy na działania społeczne, więcej pieniędzy na inwestycje. Więc jakby to są takie ogniwa powiązane ze sobą. Rumia Invest Park realizuje inwestycje, przygotowuje teren do sprzedaży, inwestorzy się tam wprowadzają, a miasto zyskuje na tym. Jaki jest wasz zakres prac na tych terenach na północy Rumi? Tam mamy dwa takie główne zadania. Jedno zadanie to jest budowa hali magazynowo-produkcyjnej o powierzchni około 4000 metrów wraz z częścią biurową oraz przygotowanie placów składowych i manewrowych i postojowych dla samochodów ciężkich. Drugie zadanie to jest utwardzenie około 11000 metrów kwadratowych placu, również pod możliwość poruszania się tam samochodów i wybudowanie drogi wewnętrznej, żeby skomunikować około 1,5 hektara nieruchomości, która w tej chwili nie ma dostępu do drogi. I docelowo jak zmienią się te tereny na północy Rumi? To będą tereny takie przemysłowe typowo. To od początku powstania spółki Rumia Invest Park mają być tereny przemysłowo-usługowe. Tak mówi plan zagospodarowania przestrzennego, plan miejscowy. Czyli ten teren jest przeznaczony w zamyśle od początku do rozwijania takich sektorów jak logistyka, jak przemysł, jak usługi. I takie firmy z nami rozmawiają. My tak naprawdę z około 26 hektarów, które były w zasobie spółki do niedawna, do zagospodarowania realnie posiadamy 10 hektarów już w tej chwili, czyli jest bardzo duże zainteresowanie naszymi terenami. Inwestorzy doceniają to, że mamy bardzo dobre zapisy planu miejscowego, 80% powierzchni zabudowy, 5% powierzchni biologicznie czynnej. To są takie parametry, które są rzadko spotykane w planach miejscowych i powodują, że inwestorzy bardzo przychylnym okiem patrzą na te nasze tereny. Więc mamy już podpisane umowy przedwstępne z niektórymi inwestorami. Pomagamy im również w znalezieniu źródła finansowania dla inwestycji. A na ten teren 8 hektarów tak naprawdę już mamy chętne 4 firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, więc realnie w ciągu tych 2-3 lat przynajmniej połowa terenu będzie zagospodarowana. A jakie kolejne teraz będą etapy tej inwestycji? Co przed wami? Przed nami jest podpisanie umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i ogłoszenie przetargów na realizację tych dwóch zadań, wybranie inwestora zastępczego i realizacja całej inwestycji, przygotowanie się do tego, zatrudnienie kierownika projektu. Także to są już takie sprawy typowo organizacyjne, które musimy przeprowadzić, formalno-prawne, żeby rozpocząć. Mamy nadzieję, to będzie tryb zaprojektuj i wybuduj, więc mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku wyłonimy wykonawcę, który przystąpi do projektowania. W jaki sposób zdobywaliście inwestorów, firmy, które rozpoczną działalność na tych terenach? Czy te poszukiwania jeszcze się nie zakończyły?
Nie no, one trwają cały czas, ponieważ tak jak powiedziałam, nam jeszcze zostało około 10 hektarów do zagospodarowania i potem będziemy myśleć o dalszym rozwoju spółki na kolejnych terenach. A inwestorów pozyskujemy różnie. W tej chwili działania spółki są już tak widoczne, że inwestorzy też sami się do nas zgłaszają, bo gdzieś tam słyszą informacje o tym, że Rumia przygotowuje swoje tereny inwestycyjne. Też jesteśmy bardzo dobrze ocenieni w rankingu terenów inwestycyjnych województwa pomorskiego i to już poszło w świat, więc inwestorzy, ci mniejsi poszukujący 5000 metrów, 2000 metrów sami się do nas zgłaszają, ale my też jakby nie próżnujemy, jeździmy na targi co roku z Agencją Rozwoju Pomorza pod szyldem Invest in Pomerania jedziemy na targi, największe targi nieruchomości w Europie, Expo Real w Monachium, jeździmy też na targi nieruchomości do Cannes, jesteśmy uczestnikami Property Forum w Warszawie co roku i to nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca z Agencją Rozwoju Pomorza. Więc jest to bardzo szeroka promocja przy okazji współpracy ze spółką Marszałka Województwa, ale też współpracy z miastem Gdańsk, miastem Gdynia, Sopotem. Gdzieś tam zawsze jesteśmy razem, występujemy razem i ta wieść o Rumi się niesie. Jakie jeszcze działania prowadzi Rumia Invest Park oprócz tej inwestycji? W tej chwili spółka we współpracy z miastem buduje drogę dojazdową do terenów inwestycyjnych, ulicę Nową Kazimierską. Tam prace są już bardzo zaawansowane, rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Już są wykonane w zasadzie wszystkie prace ziemne, budujemy obiekt mostowy, to te prace też się fajnie posuwają. To będzie droga wyposażona też w całą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, która też jest w realizacji. Ta droga ma połączyć tereny z ulicą Wojewódzką, z drogą wojewódzką numer 100 i jakby wjazd i przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką też już jest wykonana. Myślimy, że uda nam się oddać tę drogę już z pozwoleniem na użytkowanie w sierpniu tego roku. A całość inwestycji, kiedy będzie gotowa i jaki jest jej koszt i poziom tego dofinansowania? Cały koszt inwestycji to jest to są około 22 miliony złotych, z czego dofinansowanie to jest 6,5 miliona, czyli no 16 milionów środków własnych, w tym oczywiście część środków niekwalifikowalnych w postaci VAT-u spółka będzie musiała zapewnić. Natomiast tak jak mówię, my podchodzimy do tych kosztów optymistycznie, ponieważ efektem jakby realizacji całego projektu jest sprzedaż tych terenów, więc jakby i koszty inwestycji i koszty ewentualnego kredytowania jej nam się po prostu zwrócą w ciągu 3-4 lat. A całość ma być gotowa w ciągu 3 lat, 2 lat? Inwestycja ma się zakończyć w połowie 2022 roku, natomiast do końca 2023 roku jest warunek komercjalizacji, czyli sprzedaży tego terenu na rzecz firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. My założyliśmy, że to będą 4 firmy, z którymi już od dawna rozmawiamy, więc jakby tutaj nie mamy obaw co do tego faktu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była pani Agnieszka Rodak, prezes Rumia Invest Park. Bardzo dziękuję.